21 grudnia wspominamy błogosławioną Marię Lorenzę Longo, zakonnicę. Maria urodziła się w 1463 roku w katolickiej szlacheckiej rodzinie w Hiszpanii. W wieku 20 lat wyszła za mąż za Juana Longa, zaufanego współpracownika Ferdynanda Aragońskiego, przyszłego króla Hiszpanii. Maria już jako małżonka doznała dużego uszczerbku na zdrowiu. Była częściowo sparaliżowana, co utrudniało jej poruszanie się. Według jednych źródeł została ukąszona przez żmiję, inne zaś podają, że usiłowała ją otruć służąca. Po 13 latach małżeństwa, wraz z mężem i dziećmi, Maria przeniosła się do Neapolu, gdyż mąż został mianowany wiceregentem Królestwa Neapolu. 3 lata później, w 1509 roku, Juan zmarł. Na temat losu ich dzieci historia nie przekazała żadnych informacji. Wiemy, że Maria odbyła pielgrzymkę do Loreto, gdzie według tradycji przechowywany jest domek nazaretański. Tam doświadczyła cudownego, całkowitego uzdrowienia i wstąpiła do trzeciego zakonu franciszkańskiego. To wydarzenie odczytała jako wezwanie do pracy charytatywnej. Początkowo pracowała jako guwernantka dzieci na dworze księżnej w mieście Avellino, a w 1522 roku ufundowała szpital dla najuboższych w Neapolu, którym kierowała 10 lat. Później ufundowała też dom, w którym przyjmowała prostytutki, leczyła i resocjalizowała. Gdy do Neapolu przybyli członkowie zakonu Teatynów, ich założycielka, święta Kajetana Stieny, poprosiła o kierownictwo duchowe. Maria bardzo pragnęła odbyć pielgrzymkę do Ziemi Świętej, lecz nie było to możliwe. Dzięki pomocy jej kierownika duchowego i wsparciu papieża Pawła III, 19 lutego 1535 roku założyła zakon o nazwie Siostry Trzeciego Zakonu Świętego Franciszka według reguły Świętej Klary, pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny z Jerozolimy, popularnie nazywane Siostry Klaryski Kapucynki. Jest to zakon kontemplacyjny. Wkrótce po założeniu opiekę duchową nad siostrami przejęli ojcowie kapucyni. W początkach istnienia zakonu siostry prowadziły szpitale dla najuboższych i nieuleczalnie chorych. Siostra Maria miała wielką umiejętność znajdowania tych ubogich, potrzebujących pomocy, którzy często sami krępowali się o nią prosić. Miała też zdolność zjednywania sobie ludzi zamożnych, wpływowych i zachęcać ich do wspierania dzieł charytatywnych. Siostra Maria jako założycielka i przełożona służyła chorym, ubogim i siostrom, dopóki pozwalały jej na to siły. Po wypadku, któremu uległa, zrezygnowała z pełnionych funkcji. Zmarła w Neapolu, który stał się jej drugą ojczyzną, 21 grudnia 1539 roku w wieku 76 lat. Beatyfikowana została 9 października 2021 roku w Neapolu. Módlmy się. Boże, Ty co roku dajesz nam radość ze wspomnienia błogosławionej Marii. Spraw, abyśmy ją naśladowali, prowadząc życie prawdziwie chrześcijańskie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módlcie się za nami, bądź nami.